Dobry wieczór, kochani. Otóż, co zrobiłem dzisiaj? A, właściwie nie dzisiaj, wieczorem, teraz, przed chwilą. Wziąłem sobie kaczkę, ponieważ robię te kaczki. Co to jest kaczka? Chciałby ktoś zapytać. Kaczka to jest taki pojemnik, do którego robi się siusiu. No nie? Mi jest łatwiej skorzystać z kaczki i później to wylać, niż wsiadać na wózek i jechać do toalety, wstawać z wózka, siadać na kibelek, załatwiać się, wstawać z kibelka, wychodzić z niego, siadać na wózku, przyjeżdżać tu, parkować wózek i później przesiadać się na łóżko i się kłaść. Sami widzicie, nawet opowiadanie o tym to jest bardzo, ale to szalenie dużo czasu zabiera, prawda? Prawda. No właśnie. Więc o wiele łatwiej jest mi korzystać z kaczki. Więc wsiadłem na wózek, pojechałem do łazienki, umyłem zęby, przyjechałem tu. Wziąłem kaczkę, pojechałem do łazienki, opróżniłem kaczkę, umyłem ją, przyjechałem, odłożyłem kaczkę, przesiadłem się na łóżko, no i jestem. To jest niby niewiele, ale... Dobra, okej, to było faktycznie niewiele. No ale jednak coś zawsze. Zawsze coś. Zawsze jakieś tam działanie, wiecie. Przesiadanie się na wózek. Zawsze coś się przynajmniej wydarzyło, coś zrobiłem, no nie? Lepsze to niż... Mama. Siku. Wyobrażam sobie, że jeżeli tak by było, to już byłoby ze mną naprawdę źle. A póki jeszcze jestem w stanie ręką jakieś tutaj wykonywać fikimiki, no nie, to ej, może odstawię. O. Tak lepiej jest od razu. Kamera więcej obejmuje i jest lepiej. Więcej widać, więcej obejmuje, jest lepiej. Więc, cóż mógłbym powiedzieć? Bez wątpienia wyprawka. W końcu udało się, że jestem w stanie wjechać sam do łazienki i sam z niej wyjechać, gdzie to nie było takie proste wcześniej, albowiem drzwi były blokowane przez półkę, na której stały buty. I udało mi się zrobić tak, że ta półka została przeniesiona gdzieś indziej, a buty. Buty najzwyczajniej w świecie trafią do piwnicy. A ja swoje buty mam tutaj, przy łóżku. Więc mogę sobie w każdej chwili założyć, w każdej chwili mogę sobie wybić, gdybym chciał. Ale że nie chcę, to nie wybywam. Ot. A jutro czekają mnie ćwiczenia, przysiady. 16, 16, 14, 14, później 18, czy tam 16, nie, 16, 14, 14, 18, 18. W ten sposób. No i o to chodzi. Ja czuję, a faktycznie muszę pochwalić,
faktycznie jak wypina się klatkę piersiową, to inaczej zupełnie robi się przysiady i w tym momencie bardziej wchodzi to na nogi. Wiem to po tym, że mam zakwas ud. Piocha, jak nie wiem, ale mam. Trudno, uchaha. No nie? Dlatego bardzo się cieszę, że otrzymałem tę wskazówkę na temat tego, żeby bardziej klatkę wypiąć i bardziej z prostym kręgosłupem robić te przysiady. I stwierdzam, że to była bardzo dobra porada i faktycznie bardziej wchodzi to na uda, kiedy robi się przysiady właśnie w ten sposób, gdzie nie ma już miejsca na to, żeby podciągać się na rękach, no nie? Tylko po prostu wszystko faktycznie na uda wchodzi. I okazało się, że 90 stopni w kolanach robię z automatu. Nie muszę się nad tym zastanawiać, a wcześniej się zastanawiałem nad tym. O, czy jest wystarczająco nisko, czy może jeszcze niżej, czy może wyżej 90 stopni, żeby było w kolankach tak jak trzeba. I się okazało, że to jest bardzo złe. Złym pomysłem jest to, że myśleć o tym, czy robię dobrze ćwiczenie. Oczywiście, później jest fajnie obejrzeć to, jak się wykonywało ćwiczenia, żeby ewentualnie następnym razem coś poprawić. Ale najważniejsze to wykonywać te ćwiczenia. Najważniejsze to po prostu ćwiczyć. Dlatego, że można nie ćwiczyć i wtedy jak się nie ćwiczy zupełnie, to człowiek gnuśnieje. Staje się takim glutem po prostu leżącym w łóżku i mama. Ślina mi cieknie. No. Na szczęście tak nie jest. Na szczęście jeszcze mogę ćwiczyć i tak długo jak będę w stanie ćwiczyć, tak długo jak Bóg pozwoli, to będę ćwiczyć i będę starać się robić możliwie jak najwięcej. Wiem, że robię teraz wyłącznie przysiady i to może wydawać się zupełnie głupie, dlaczego ja robię wyłącznie przysiady. Dlaczego nie ćwiczę mięśni brzucha, dlaczego nie wypycham na przykład bioder, nie unoszę. Przecież to by bardzo korzystnie wpływało na moje mięśnie brzucha poprzeczne. Jak i na mięśnie dna miednicy, jak również bardzo pozytywnie by to by wpływało na pośladki. Bardzo korzystnie na pośladki wpływa deska. I deskę muszę zacząć ćwiczyć. Jeszcze nie wiem jak, jeszcze nie wiem z kim. Nie wiem jak się za to zabrać zbytnio. Ale wiem, że na pewno warto. Wiem po tym, że jak raz zrobiłem przez niecałe 20 sekund, bo nie byłem w stanie dłużej i padłem po prostu, to następnego dnia miałem takie zakwasy, że nie byłem w stanie w ogóle wstać. I wtedy kaczka naprawdę się przydała. O matko. Dobra, można tak narzekać, ale ćwiczenia jutro trzeba będzie robić. Nie ma zmiłuj.
i nie ma zmiłuj po prostu. I taki jest plan. Taki, żeby jutro pojechać sobie z rana do łazienki. Oczywiście o 5:00 różaniec. W łączności z Medjugorje. Następnie później spać. Później pobudka. Pojechać do łazienki, umyć zęby. Może się ogolę, bo wypadałoby chyba. Się ogolić. Można, dlaczego nie? Jeżeli można, to czemu tego nie robić? No właśnie, trzeba ogolić facjatę. Może wejdę do łazienki, ogolę paszki, myję głowę i wtedy będę mógł przyjechać z powrotem w związku z tym, że będę kąpać się najprawdopodobniej w bardzo ciepłej wodzie. Powiedzmy 40 stopni, albo 38 przynajmniej. To jak wyjdę z wanny, to będę już bardzo zmęczony, dlatego że moje naczynia krwionośne bardzo się rozszerzą, ażeby wydalać z ciała temperaturę nadmiar. Będę bardzo śpiący i znużony. W związku z czym, jak przyjadę tylko do łóżka, to walnę się na łóżko i... Oczywiście nie chrapię, ale żeby ukazać to, jak się będę spać, to pokazuję, że chrapię. Ale to się nie dzieje. Normalnie jak śpię, to jest tak. Czyli nie ma nic, no nie? Nie wydaje żadnych dźwięków z siebie. W związku z tym wszystko jest tak, jak być powinno. Jak się śpi, to się nic nie mówi, nic się nie chrapie, tylko jest cisza. Cisza. Taka piękna, słodka cisza. No. Chyba się nagadałem za bardzo i chyba nudne to jest, bo ile można słuchać. W każdym razie nazywam się Jacek Zagórski. Choruję na stwardnienie rozsiane nie wiadomo od kiedy. To może być nawet od 14 roku życia. Ja po prostu zostałem zdiagnozowany dopiero jak miałem 26 lat. W 2014 to miałem 25 lat. Wtedy zostałem zdiagnozowany dopiero i wtedy zaczęła się moja przygoda z SM. I dowiedziałem się, co to jest SM, ale ogólnie rzecz biorąc myślałem, że to jest jak przeziębienie. Weźmie się kilka leków i po prostu przejdzie to spokojnie i tyle z tego będzie. Niestety okazało się, że SM, czyli sclerosis multiplex, jest chorobą nieuleczalną i nikt nie jest w stanie powiedzieć, z czego ona się bierze. Ona po prostu dziabot przychodzi na człowieka i ona po prostu jest. Nie jest to choroba genetyczna, ale może ona bardzo człowieka zdemotywować do działania. Ja leczyłem się interferonem beta 1 firmy Avonex. Bardzo źle znosiłem to leczenie, dlatego że skutki uboczne powinny towarzyszyć maksymalnie przez pół roku. U mnie trwało to 4,5 roku. I tak być się powinno, ale było. I to jest słabe. Więc
bardzo kiepsko znosiłem to i 4 lata, 4,5 roku właściwie mam wyrwane z życia, no nie? Czyli teoretycznie jak mam 31 lat, to takim jakbym miał 26,5. Jeżeli by cofnąć czas, nie? No ale, no niestety. Interferon beta 1a bardzo źle na mnie wpływał. Bardzo, bardzo źle. Wyobraźcie sobie po prostu co tydzień chęć popełnienia samobójstwa, skrajna deprecha, ból wszystkich mięśni, wszystkich stawów, wszystkich kości, ból zębów, ból oczu, ból włosów, ból skóry, ból całego ciała ogólnie, ból. I to wszystko co tydzień. Co tydzień, co tydzień, co tydzień, co tydzień, co tydzień. I tak przez 4,5 roku. I do tego jeszcze nie masz żadnych znajomych. Bo wszyscy jak dowiadują się, że masz SM, to się od ciebie odwracają. Tak jak wcześniej miałem mnóstwo znajomych, którym mogą sobie wyjść gdzieś, poskakać, coś porobić. I w ogóle fajnie było ogólnie. To w momencie, w którym zachorowałem, tak nagle wszyscy zaczęli się ode mnie odwracać i skończyłem sam. I przez 4,5 roku byłem zupełnie sam. I starałem się znaleźć. Czyli na początku nie starałem się szukać w ogóle żadnego sensu życia ani nic. Tylko po prostu egzystencjowałem sobie. Prowadziłem egzystencję jakąś tam. No, jak już stwierdziłem, że o nie, i zrezygnowałem z leczenia interferony beta-1 na firmę Avonex, to w tym momencie zacząłem chodzić do szkoły, bo stwierdziłem, że jednak ogólnie warto skończyć, no nie? Do tego jeszcze stwierdziłem, że fajnie było studiować coś, ale najpierw trzeba skończyć ogólniak. No więc jestem w ogólniaku, teraz kończę go. Znaczy, kończę. 1,5 roku jeszcze. I wtedy prosto na jakiś uniwersytet albo na politechnikę pójdę, nie wiem. A może pójdę do gdyńskiej szkoły filmowej, która jest szkołą policjalną. Może, nie wiem jeszcze. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ogólnie rzecz biorąc, to perspektywa tego, że będę pracować, bardzo mnie cieszy. Jejku! No nie? Ale z drugiej strony wiem, że nie mogę pracować, ponieważ jestem osobą niewidomą, niezdolną do samodzielnej egzystencji. I nawet teraz mama rzuciła mi coś do picia. Więc mogę się napić w tej chwili, ale że mi się nie chce i myłem już zęby, no to nie będę pić. Zostawię sobie to picie na jutro. Jutro, jak obudzę się o 5, to po prostu się napiję. Będę się modlić i będę pić. No. Chyba. Tak myślę, że tak zrobię. Jak Bóg da zdrowie, to pójdę do pracy zwyczajnej. Może będę pracować jako motorniczy albo jako kolejarz? Czemu nie? Czemu miałbym nie pracować jako kolejarz? Przecież mógłbym. Dlaczego nie? Maszynistą być. Fajna sprawa.
Zabierasz ludzi ze stacji i w ogóle. Mi się wydaje to takie ciekawe. Może dlatego, że tego nie robiłem jeszcze. Wszystko, czego nie robiliśmy jeszcze, wydaje się być ciekawe. Natomiast bardzo brakuje mi parkoura. Bardzo mi tego brakuje. Naprawdę bardzo. I chciałbym sobie móc poskakać, poparkurować sobie coś tu, zaskoczyć rolem, skończyć skok, jakiegoś gapa zrobić. I wiecie, i do przodu, nie? Monkeya, dasza później jakiegoś. Tak, wiem, że monkey z przejściem do dasza to jest cash. Ale chodzi o to, żeby zrobić monkeya, a później dasza. Tak robiłem. Na Augustyńskiego 10. W Gdańsku. Robiłem też salto w przód. Pod kurkę. Wyobraźcie sobie. Aż w końcu przyjechała policja. Spisała nas. Za systematyczną dewastację mienia publicznego. Tego, że nie można robić salt na trawnik. Rozumiesz? Nie powinieneś tego robić nigdy. Inaczej możesz być spisany za systematyczną dewastację mienia publicznego. Może tu chodzi o to, że to był urząd wojewódzki i jego teren? Może, nie wiem. W każdym razie tak było. Tak było i tyle. Takie przygody się kiedyś przeżywało. Można było sobie poskakać i w ogóle fajnie było poparkurować. Kiedyś tutaj miałem, o jaką ja miałem kondychę, człowieku? Nie pytaj. Wyrąbano w kosmos. Takie dipy na poręczach? 20 pod rząd? Bez problemu. Później jakaś przerwa? Może 16? Później 18? Raczej 16, 16, 18 i 24. A dlaczego by nie? Prawda? Bo można. No ale teraz to co? Wózek jest. No i na wózku. Mogę robić triki różnego rodzaju. Tylko, że no w tej chwili zbytnio no nie mogę. Dlatego, że koła nie są przystosowane i w związku z tym więcej bym sobie zaszkodził, niż jakiś trik zrobił. No nie? Szkoda, ból, żal. Przeogromny, bo chciałby się potrikować sobie na wózku. A co? A dlaczego by nie? Dlatego mam paski, żeby się trzymać wózka, żeby było stabilnie i żeby lepiej go kontrolować. I w związku z tym, że lepiej go kontrolować, to więcej rzeczy można zrobić. Tak. Wyobrażacie sobie na przykład, żeby zrobić 3/6 na jednym kole? Super hiperakcja, ale musiałby być ktoś ze mną, kto by pilnował, żebym się nie przewrócił. Przede wszystkim musiałaby być lepsza pogoda. Jak będzie wiosna, takie triki. Czemu by nie spróbować? Uważam, że wszystko można. Jak człowiek chce, to może bardzo wiele. Tylko trzeba przełamać sobie tutaj w głowie wiele rzeczy. Jakiś tam psychicznych ograniczeń, wiesz, nie masz psychy, żeby zrobić coś, no to
Ciabut i robisz, i ciach, i kręcisz trzy szóstki, wiesz, na wózku. To super sprawa by była. By klipa skręcić, ale by trzeba było mieć rampę przede wszystkim jakąś. Musiałby mieć kogoś, kto. Musiałby mieć przede wszystkim kask, jakiś materac, jakiś taki, żeby się nie zabić, no nie, nie skręcić sobie karku, robiąc backflipa. I zjeżdżasz i później już i robisz, nie, backflipa. Zjeżdżasz i już. Wszystko można. Tylko trzeba po prostu chcieć. Wiem, że mam 31 lat i trochę stary już jestem na robienie backflipów na wózku, ale hej, mam dopiero 31 lat i jeżeli nie teraz, to kiedy? Ja będę miał 40 lat? Wtedy już będę mieć rodzinę, mam nadzieję, i wtedy już mam nadzieję, że będę już zupełnie zdrowy i będę pracować jako maszynista, tak jak powiedziałem, i będzie wesoło. Żona w domu i ja pracujący jako maszynista. A dlaczego by nie? Nie wiem, nie wiem, co przyniesie przyszłość. Wszystko Panu Bogu oddaję. Bo to w końcu On nad tym wszystkim panuje. Nad moim zdrowiem i w ogóle nad moją sprawnością, nad wszystkim panuje Bóg. I oczywiście Helen by powiedział, że nie, że to przecież Ty masz władzę nad wszystkim. Nie masz władzy nad wszystkim. Masz władzę nad sercem? Jesteś w stanie zatrzymać je? A później je tak, o, zrestartować, żeby znowu działało? Nie. Więc nie mów, że ty panujesz nad wszystkim, Helen. Bo tak nie jest. Więc Helen, zostań z Bogiem i życzę, pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy mnie obserwują, którzy mnie subskrybują. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo mi miło, że mnie oglądacie. Mam nadzieję, że nie jest to nudne, chociaż być może jest. Ale mam nadzieję, że jakąś tam rozrywkę wam dostarczam. Jutro, tak jak powiedziałem, czekają mnie przysiady. No i myślę nad filmikiem, żeby nagrać też to, jak robię deskę, albo jak mi ta deska nie wychodzi, jak robię tam, próbuję zrobić pompkę, jedną albo dwie, ale od czego trzeba zacząć, prawda? No i tipy, porobić brzuszki, unoszenie bioder. Trochę tylko jest. A nie tylko przysiady. Przysiady są w gruncie rzeczy nudne. No bo to jest tak, jakby się siadało, ale się nie siada. Co w tym jest niby fajnego? No niby nie ma nic, nie? Ale mięśnie buduje się dzięki temu, dlatego warto to robić. No. Najgorszy rodzaj stwardnienia rozsianego to jest stwardnienie rozsiane postępowe. Ja na szczęście mam postać rzutowo-remisyjną. To znaczy, że może nastąpić rzut choroby, czyli nagłe pogorszenie stanu zdrowia, i wtedy trafiam do szpitala i dostaję sterydy,
Wychodzę ze szpitala i następuje remisja choroby. Czyli co, właśnie mój stan? Oczywiście nie jestem w stanie cofnąć całkowicie, tylko troszeczkę, ale te objawy, które były przy rzucie, zanikają. I to jest fajne. Natomiast przy stwardnieniu rozsianu postępowym to powoli postępuje, powoli, powoli, ale niestety już nie da się tego cofnąć. Więc kończy się już jako osoba faktycznie niepełnosprawna i niezdolna do samodzielnej egzystencji, więc więc taka postać postępowa jest bardzo niekorzystna. To znaczy, dłużej cieszysz się, powiedzmy, zdrowiem, no nie? Bo nie ma rzutów i w ogóle nie ma nic, nie ma tego typu rzeczy, że szybciej może ci ściąć wzrok, ale za to jest szansa, że remisja cofnie objawy, nie? A przy postępowym już nie ma odwrotu. To postępuje już. Powolutku, powolutku, ale siada po kolei, po kolei, po kolei, po kolei. Wszystko po kolei sobie siada. I to jest smutne, bardzo. Dlatego ja cieszę się, że mam taką postać, jaką mam. Ktoś mógłby powiedzieć: co ty, głupi jesteś? Cieszysz się, że jesteś chory na stwardnienie rozsiane? W gruncie rzeczy cieszę się, że Bóg dopuścił tę chorobę, dlatego że byłem na autostradzie do piekła, a dzięki temu, że jej doświadczyłem tej choroby, to miałem czas na to, żeby trochę przemyśleć różne sprawy i w związku z tym nawrócić się, zmienić sposób myślenia, ponieważ na tym polega nawrócenie, że zmienia się sposób myślenia i jak już poczyniłem coś takiego, że zmieniłem sposób myślenia zupełnie, to wydaje mi się, raczej nie jestem nawrócony, żeby nie było. Ja przez całe życie będę się nawracać. Bo nawracanie to jest proces, a nie, że powiesz: no ja już się nawróciłem, nie? I już. Nie ma czegoś takiego. Człowiek musi stale się nawracać. Stale musi zmieniać swój sposób myślenia, żeby nauczyć się myśleć nie po ludzku, a po Bożemu. I w sposób Boży patrzeć na świat. Żeby właśnie wzrastać ku lepszemu. I do tego warto mieć wspólnotę właśnie. Dlatego, że jeżeli ma się wspólnotę, to o wiele łatwiej jest rozwijać się duchowo. Dlatego, że słuchasz świadectw innych, dlatego, że ty dzielisz się również swoim świadectwem i niektórzy mogą podejść, powiedzieć ci, że to świadectwo bardzo na nich wpłynęło i w ogóle. Ja na przykład miałem taką sytuację, że przedstawiłem się po prostu, stałem na ambonie i mówiłem o sobie. No i później skończyłem już, zszedłem z ambony i ludzie do mnie podchodzili i powiedzieli mi, że moje świadectwo bardzo ich dotknęło. Nie pytałem,
Nie pytałem. Ale jeżeli ich dotknęło, no to chwała Panu. No nie? W ogóle, jeżeli ktoś się czuje poruszony przez to, co ja mówię, to chwała Panu. I to jest działanie Ducha Świętego. Bo ja nie mówię nic szczególnego, ja tylko mówię o swoim przeżyciach. A do niektórych może trafić w ten sposób, że mogą znaleźć w tym jakąś naukę. I wtedy chwała Panu. I że Duch Święty tak poprowadził moją wypowiedź. No nie? No. Więc. Więc zmieniam swój sposób myślenia, nawracam się, zmieniam sposób myślenia i stwierdzam ogólnie, że to, w czym żyłem, to było takie bakno i takie, za przeproszeniem, gówno, że już nie chcę nigdy więcej w tym żyć, w czymś takim. Więc cóż, ja wiem, że Pan Bóg mój, na którego patrzę teraz, który wisi na krzyżu, bez wątpienia, jak chcecie zobaczyć, o jakim krzyżu mówię, no to wam pokażę o tym krzyżu. Wiem, że są dwa, ale ja kupiłem sobie ten, który jest po lewej, ten większy. No. Więc ten drugi to należy do mojej mamy, ale ten po lewej, ten większy jest mój. Ja kupiłem go sobie i bardzo mi się podoba. I bardzo jest taki medalion Świętego Benedykta, tam jest również w nim zawarty i ogólnie rzecz biorąc, to bardzo wiele się zmieniło w moim życiu dzięki Bogu i na przykład to, co się jeszcze zmieniło, to mój sposób myślenia. Nie, żeby chcieć oczekiwać od innych czegoś, tylko bardziej być wdzięcznym za wszystko, co do mnie przychodzi. Być wdzięcznym, okazywać te wdzięczności i hej, po prostu być dla ludzi i cieszyć się z tego, jeśli ludzie są też dla mnie. A są dla mnie niektórzy. I chwała Panu. I dzięki Bogu, że są. Dlatego trzymajcie się ciepło. Zapraszam, polecam, Jacek Zagórski. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich i bye! Pa, pa.